Witam Państwa, mówi Piotr Rukowicz. W tej części kursu zajmiemy się nodem, który nazywa się Directional Blur. Jest to nod, który potrafi rozmyć scenę, ale w określonym kierunku. Jakby w odróżnieniu od poprzedniego noda, który był zwykłym nodem Blur, który rozmywał scenę jednolicie w osi X lub w osi Y. Tutaj ten kierunek możemy wybrać poprzez określenie kąta rozmycia, a także skręcenie dodatkowe, które temu rozmyciu towarzyszy. W związku z tym na początku krótki render sceny, mam ustawioną kamerę, już światło, tak żeby cokolwiek było widać. Teraz przełącza się do nodów i mamy także w nodach od razu już wstawiony viewer, który pokazuje mi podgląd sceny. Ta scena w oryginalnej postaci wygląda teraz tak, że widzę na niej trzy napisy, czy nawet cztery. I teraz dodam do tej sceny noda o nazwie Directional Blur. W tym momencie ten nod dodany do sceny w zasadzie jeszcze nie działa, to dlatego, że jego ustawienia są tak dobrane, że nie zaburza niczego. Jest to akurat pozytywne. Wartość, która tutaj znajduje się akurat w sliderze o nazwie Distance, określa, jak bardzo ten blur będzie zachodził. Jeżeli zwiększa sobie parametr Distance, który oznacza odległość pojawienia się następnego jakby obrazka przesuniętego z pewnym offsetem, to jest właśnie szerokość w tym momencie tego zaszumienia. No i teraz widać, że niezbyt ciekawie to wygląda, ponieważ cały napis, cały obrazek został po prostu chamsko przesunięty w lewą stronę, skopiowany, naklejony na poprzedni. Niemniej jednak ilość iteracji, która teraz została wykonana, to tylko jedna, a więc widzę tylko jedno przesunięcie. Jeżeli zwiększę ilość iteracji w tym nodzie, to w tym momencie jego praca będzie dokładniejsza. Teraz mam trochę więcej śladów, teraz jeszcze więcej, a jeżeli dam 4 iteracje, to już jest całkiem niezły efekt. Oczywiście mogę dać ich dużo więcej, ale ten nod będzie wtedy odpowiednio dłużej liczył. Tak więc w ten sposób mogę sterować tak jakby jakością tego rozmycia, które otrzymałem teraz równiośnienko w osi X. Jeżeli oś X mi nie pasuje, to mogę zmienić sobie również kąt i do tego celu służy parametr angle. Jeżeli zmienię kąt, na przykład o powiedzmy sobie 54 stopnie, czy nawet o 90 stopni, to w tym momencie mój blur odbywa się w osi Y. Podobnie jak w poprzednim przypadku dla zwykłego noda o nazwie blur, mogłem ustawić sobie zwykłe rozmycie w osi Y, no albo w osi X i tylko takie dwie opcje miałem. Tutaj kierunek rozmycia określam sobie za pomocą kąta i ten kąt to jest zwykły kąt obrotu, więc mogę nawet wpisać na przykład 180 stopni i mam teraz rozmycie w drugą stronę. Gdybym teraz chciał, aby to rozmycie przesuwające mój obraz i rozsmarowujące go wzdłuż jakiejś osi dodatkowo jeszcze było skręcone, wtedy używam parametru takiego jak spin. Spin to jest fajny parametr, ponieważ on pozwala obrócić scenę i dzięki temu te moje rozmycie trochę zaokrąglić. Proszę zobaczyć, co teraz się dzieje z napisem. Teraz moje rozmycie następuje w 8 iteracjach na odległości 0,1 jednostki blendera, cokolwiek to znaczy. Nie, to znaczy tak naprawdę procent. Tutaj mamy wartość wyrażoną w procentach, a więc to jest 1/10 tak naprawdę szerokości obrazka, więc dosyć spory odcinek. No i obrót, który się wykonuje, to jest pociągnięcie po łuku 20-stopniowym. Teraz, jeżeli chciałbym, aby obrót następował nie wokół środka obrazku, tylko wokół innego miejsca, to w tym momencie mam możliwość określenia centrum. Jeżeli takie centrum ustawię na punkt 0,0, to w tym momencie będę miał obrót wokół jednego z rogów. I ten róg, wokół którego się scena obraca, to jest ten lewy górny róg. Jeżeli ustawię sobie na przykład x równe 1, to wtedy obrót będzie następował wokół prawego rogu. No i tak dalej. Więc sterując tymi dwoma parametrami mogę sterować miejscem, wokół którego następuje obrót. Na przykład 0,25, 0,25. No i w tym momencie mam obrót wokół miejsca, które jest w 1/4 gdzieś tam mojej sceny. Dodatkowo istnieje taki parametr jak zoom. Zoom pozwala przybliżyć się dodatkowo jeszcze do sceny, powodując, że podczas każdego stopnia, czy też podczas każdego kroku obrotu, ta scena będzie dodatkowo jeszcze powiększana o 50% w tym momencie. No i to jest wszystko, co można powiedzieć o tym nodzie. Został jeszcze jeden parametr do omówienia, czyli wrap. Wrap jest to zawijanie na krawędziach, czyli jeżeli na przykład nasza scena wychodzi do góry przez górną krawędź obrazu w tym miejscu, to włączenie opcji wrap spowoduje, że ta scena wychodząca z góry zawinie się od dołu i będzie powtarzała na dole to, co by wynikało z dalszego ciągu rozmycia. Jeżeli włączę, to mi się tu pojawia fragment napisu. No i teraz stosując odpowiedni obrót i przesunięcie, mogę spowodować, że to będzie mniej lub bardziej zaszumione. Mogę całą scenę okręcić kilka razy dookoła osi. No i wtedy wychodzi taki dziwny układ. Weźmy sobie obrót wokół środka, więc wpiszę 0,505. Wychodzi mi teraz z całej sceny tak naprawdę kółko. Jak wyłączę wrap, to dodatkowo jeszcze mam przyciemnienie na krawędziach. Teraz większa ilość iteracji spowodowałaby, żeby to moje
zaszumienie czy też zmiękczenie troszeczkę się wygładziło, ale niestety widać, że nie do końca to pomaga, ponieważ zostają takie dziwne szare pasy po bokach. Tak działa node o nazwie Directional Blur. Ok, myślę, że to wszystko. Dziękuję za uwagę.